Ileś ty punktów na nas narobiła, ile ja? Generalnie, co? Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Szanowni Państwo, redakcja skijumping.pl nie pozostaje obojętna na te listy, na te maile, na te prośby. Mieli być razem, no i są nareszcie razem w Pucharze Świata. Andrzej Stękała po lewej, Paweł Wąsek po prawej. I tak sobie myślę, co ja będę Was pytał? Wyście się tyle nie widzieli, że Andrzej, po prostu zapytaj Pawła o to, o co chciałeś przez miesiące. Ja już się boję. Co tam Cię słychać? Jaki jest Twój ulubiony kolor? Czerwony. Tak jak mój. Paweł, a o co Ty chciałeś przez miesiące zapytać Andrzeja? Po coś Ty wydawał? Nie wiem. Dobra, z Wami się nie da, Wam to mikrofon oddać. Dobra, zaczniemy sportowo od tego, co troszkę dalej dzisiaj wylądował. Andrzej, jak Ty to robisz? Nie ma Ciebie, nie ma tygodniami, miesiącami. Przyjeżdżasz do Vikersund, no i 200 się należy, a i więcej. O, co by tu dużo gadać. No jest tak, że te skoki w Pucharze Kontynentalnym też nie wyglądały jakoś tragicznie i w ogóle. Jakby wydaje mi się, że no, z treningu na trening i z zawodów na zawody było coraz lepiej. Nie pokazywały tego wyniki, ale ja na swoje czucie tak czułem, że jest coraz lepiej. A wiesz co, tutaj jest loty narciarskie, to tak troszkę łatwiej, więc tyle. Paweł, czy Ty czułeś się stłamszony przez Andrzeja w tym autokarze na skocznie, bo siedzisz spokojnie, koncentrujesz się, a tam jakiś miś skrupówek się przytula? Nie, całe szczęście... Ja odpowiem. Do tego na skocznie mamy tu bardzo długą, więc nie ma potrzeby koncentrować się już w busie. Można tam spokojnie jeszcze pogadać, powygłupiać się i dopiero gdzieś tam wejść to skupienie, jak się dojedzie na obiekt. To jeszcze sportowe pytanie, Paweł. Nie udało się rozkminić technicznie dzisiaj? No niestety nie. Ten kwalifikacyjny skok był całkiem okej na progu, ale jakby miałem tę złą wizję za progiem. Chciałem troszkę jakby zostać, nabrać wysokości, ale niestety jakby góra odciągała, biodro poszło do przodu, to spowodowało, że narty gdzieś opadły. Ja musiałem trochę na nich zaczekać, później wyszły, ale no już byłem zastawiony, nie było zupełnie żadnej prędkości, a jak na tej prędkości nie ma, na tej skoczni nie ma prędkości za bólą, no to nie ma co marzyć o dalekich lotach. Ale prędkość może być na dole. Paweł, ja wiem, że ty źle trafiłeś, ja wszystko wiem. Dobrą wersję tutaj wymyśliłeś, że twoje błędy czy coś, a nie, to warunki cię tam wydzięły. No. Znaczy warunki warunkami, no ale to... Krawdy, jakie miał warunki, jak skoczył, więc... Ale to wszystko było. Sfałszowany miał krawd? Przecież widać było, jak lufa była, a jeszcze dostał plus coś. Andrzej, co ty tam tak gestykulowałeś po skoku w prologu? No bo tak w ogóle, no już myślałem, że jest po skoku na podczas odskoku, ty. Jeszcze jak lądujesz skok, to już jest po skoku. Aha, no w sumie ty. To w sumie nie wiem, teraz to zniszczyłeś mnie, nie wiem. Co ty tam chciałeś więcej z tego skoku jeszcze? Nie, no na moje czucie to wydawało mi się, że wszystko jest jakby za wcześnie i jak zawsze jakby, nie wiem, tak delikatnie spóźniasz skok czy coś, a tutaj jakby miałem coś takiego, że podczas odbicia widziałem jakby jeszcze, że jest dużo progu przede mną, a już byłem jakby wyprostowany. Znaczy takie miałem czucie, po czym zobaczyłem, że tak nie było. No i teraz nie wiem skąd to ta gestykulacja taka niepotrzebna. Pochwalimy Andrzeja za dzisiaj? Nie, no podobno przyjechał tu po rekord świata, więc... Ale to chopie w ogóle ktoś zmyślił. To jest, ja nie wiem, pierwsze słyszę. Jeszcze nigdy nie powiedziałem, że... Znaczy wiesz... Czasami się jeździ po rekordy świata, ale... Ale wtedy na buli się ląduje. Ale ja nawet nie miałem czasu powiedzieć,
bo to było takie szybko, no. Ja nie miałem z kim porozmawiać na temat, po co ja tu jadę w ogóle, nie? Ja myślę, że to jest ten magic touch Fernando Alonso. Chłop tam się spotkał w Monaku i zobacz, co jeden i drugi teraz wyprawia. No, no. Nie. Wielkie gratulacje dla Andrzeja, bo dzisiaj naprawdę skakał fantastycznie. No i cóż, miejmy nadzieję, że Andrzej się będzie rozkręcał podczas tego weekendu i... Ale kłamie, jak on kłamie. 120. Ale presja będzie duża na Andrzeju, no bo musi waszą dwójkę reprezentować jutro. No, ja dziś skoczyłem 165. Pięknie, no. Panie, to masz ponad 300. To easy. Jak Andrzej, dasz radę? Uniesiesz to jutro? Pewnie. On całą zimę tu... Ale właśnie, to ja muszę nagle udźwigać dwie osoby, a ten cały o mnie zapomniał. Cały sezon skacze i... On jest młody, on ma czas. Ileś ty punktów na nas narobiła, ile ja? Generalnie. Co? Już, że ja jestem gorszy, zły i w ogóle. No, ale to chodzi ci o ten sezon, tak? No, ten. No to ja mam dużo. Ale to skopa ale... kiedyś wygrałeś? Wygrałem. Generalkę? Tak. I co? A 7 konkursów w sezonie na 8? No nie. Nie było wtedy tyle. No nie. Szanowni Państwo, musimy kończyć kolejne spotkanie tego duetu w Fame MMA. No ja jestem za. Bańka na głowę i nawet wąskowi tam. Odważyłbyś się wyjść naprzeciwko takiego wariata? No co bym miał się nie odważyć, jak u nas codziennie takie rzeczy dzieją się w pokoju wieczorem, jak ja mówię, że idę spać, żeby gasił światło, on mówi, że nie idzie spać, nie będzie gasił światła. No i wtedy ja mu gaszę światło pięścią. I gasimy światło, dziękuję. Mam nadzieję, że nasi widzowie są usatysfakcjonowani. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, pa.